Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Dark Souls 3. Kontynuujemy naszą przygodę. Sprawdźmy jeszcze tylko dokładnie. Jesteśmy, okej, okay, wielka dzwonnica. Jak widzicie, latam sobie tutaj w rajtuzach na Golasa, ale jest to spowodowane głównie tym, że dzięki temu mogę sobie nosić ten topór razem z tą tarczą niesamowitą. Dzięki tej tarczy nie muszę brać tego topora w obie łapki, żeby... czekajcie, zobaczmy naszą odporność na ogień na tej tarczy. Troszkę dużo tych obrażeń, no ale spoko. Myślę, że damy radę. O co chodzi? Słuchajcie, w momencie, kiedy mamy dwa przyciski na padzie bądź na klawiaturze, gdzie mamy lekki atak i silny atak, to samo tyczy się tarczy. Mamy zwykłą osłonę i mamy też drugi guzik, który odpowiada tak jakby za drugą, nie wiem, umiejętność, powiedzmy, tarczy. Tą umiejętnością tej tarczy jest to, że ona używa mojego drugiego, gdzie to będzie, on, znajomość oręża. Trzymanie tarczy w lewej ręce pozwala na używanie umiejętności broni trzymanej w prawej ręce. Moi drodzy, czy to nie jest genialne? Dzięki temu praktycznie bez problemu mogę używać swojego ataku specjalnego, jeżeli chodzi o mój miecz. Nie wiem, gdzie ja straciłem tyle życia. No. Niestety. Ojojoj, potężnie. Czekajcie, spróbuję się tu troszeczkę zregenerować. No i takie ataki są mi straszne. Stabilność tej tarczy jest naprawdę super. Och, kurde. O nie, leci następny. Niedobrze. Nie mogę tutaj sobie pozwolić na to, żeby teraz mnie zabili. Dobra. Dwa driny. O, ja jeszcze jeden. No pięknie, pięknie, pięknie. Oj, zepsułem to. Jak to? Zatarczą. Ale się wpakowałem. Dobra, zginąłem, ale coś tu się zrobiło, nie wiem co. Jakby ktoś coś rozwalił? Chyba ten duży coś tu rozwalił. Myślałem, że może rozwalił te kraty albo jakieś odkrył tajne przejście. On chyba zwyczajnie po prostu... gdzie miałem biec? On chyba po prostu rozwalił jakieś skrzynie czy coś tutaj, co stało. Ale dla pewności jeszcze sprawdźmy, co on tu mógł zniszczyć tak naprawdę. Tutaj nie było za bardzo nic do zniszczenia. Nie wiem, co on tutaj zniszczył, słuchajcie, nie mam pojęcia. Jakiś taki zamach wykonał, że no coś na pewno rozwalił, bo i słyszałem, i przynajmniej tak mi się wydaje, że widziałem. Dobra. Muszę się znowu uporać z tymi kolesiami. I muszę pamiętać, żeby nie przyjmować teraz wszystkiego tak na tarczę, jeżeli chodzi o magię. Bo jednak ta tarcza nie ma 100% odporności. No co? Okej. Tak właśnie zapowiadało się, że on zaatakuje. Patrzcie, dwa estusy i dalej nie mam, ale on niszczy po prostu. Dobra, dwa takie ataki. Jeszcze jeden. Dobra, z nim to się widzę, nie ma co tutaj bawić.
Trzeba po prostu zwyczajnie zaspamować go, szczególnie jak mamy taki mocny topór, który wytrąca. Dobra. W ogóle liczę też na wasze opinie odnośnie tej broni. Patrzcie, on tutaj teraz czyha. No to już błąd popełnię. Na szczęście nie można sparować ataku. Jezu, ilu was tam jeszcze jest? Czekajcie, oddalę się, bo tam widzę, że jeszcze jeden się czai. No, mocny, mocny! Za mocny. Ojej, ojej, ojej. Wyluz, luźni, luźni. Spróbuję może... Ciekawe, czy da się go zbackstabować, jak wam się wydaje. Oczywiście nie. Za wysoki jest, nie sięgamy po prostu mu do pleców. No te jego ataki są naprawdę mega. Współczuję osobom, które grają magami na tym etapie gry. Bo nie wiem, jak magowie sobie z nimi radzą. Prawdopodobnie gdzieś tam z daleka chyba się męczą. Oj, to ten z tym toporem. Jaki zasięg! Wow! Nice. Patrzcie, normalnie zaatakował z tak daleka. Ale mi się upiekło. Dobra. Na powrocie jeszcze ma. Słuchajcie. I wytrącenie, dobrze. Jeszcze jeden. O ja, ale powiem wam, masakra jest normalnie. A, słuchajcie, tylko że ja musiałem w celu... Patrzcie, ja mam 69 i 8, jeżeli chodzi o udźwig, przez ten topór i tą tarczę. Zastanawiam się cały czas nad tą tarczą. Może uda się znaleźć coś lepszego, albo jeszcze to przemyśleć. O nie, o no, no. Patrzcie, zrzuci mnie. No ty dziadu, teraz ja cię zrzucę. Nie, nie! Dobra. Wiecie co, ja muszę się uleczyć. Bo ja coś czuję, ja na tych kamieniołomach już nieraz, kurde, straciłem życie. Patrzcie, co za dziad. Niby taki prosty przeciwnik, niby ma takie ataki, kurcze, a jednak potrafi zepsuć popołudnie. Popioły ścigającego smoka. Ścigającego smoka. O, jeszcze ja przyszedłem do tej krainy z własnej woli. Nikt mnie tutaj nie kazał przychodzić w ogóle. A tu jakieś najgorsze, co jest, po prostu ta kraina jak na razie. Patrzcie, on ledwo atakuje, a zadaje tyle obrażeń przy tym. Ojku, jeszcze jeden atak. O, umrze, umrze. Warto ich zabijać, bo mają migoczący tytanit, bardzo duży drop rate. Ale walka z nimi to jest po prostu jakaś męka. To jest jakaś wiadomość. Tu nic w dole nie widać. No, taki zwykły, ślepy zaułek. Dobra, kurczę, wepsnę się kiedyś tutaj? Podejrzewam, że tu na samym szczycie to będzie po prostu jeszcze gorzej niż wszędzie indziej. Co to jest? Przeczytaj wiadomość. Teraz chwalmy słońce. No, ciekawe, o co chodzi? Może tu trzeba jakiś gest wykonać, wiecie? Czekajcie, jak się gesty robiło. Ja mam w ogóle taki gest u siebie w tym. Ja mam u siebie taki gest. Nie mam takiego gestu. Bardzo dziękuję.
Wskaż przed siebie, w górę, w dół. Powitanie. Nie mam żadnego chwalmy słońce. To jest dosyć taki charakterystyczny gest, jeżeli chodzi o serię Dark Souls. No niestety ja go nie zdobyłem jeszcze. Być może go zdobędę i wtedy może ten gest trzeba tutaj użyć. Pytanie, co wtedy się wydarzy? O Jezu, tu na szczycie jakieś smokowisko. Przecież to był wspaniały widok. Mam nadzieję, że te smoki nie wstaną zaraz mi dokopać. Czytajmy. Wymagany gest, spróbuj gest. Okej, tu prawdopodobnie chodzi o ten gest Droga Smoka. Widzimy, wszyscy tutaj w tym geście siedzą. Prawdopodobnie muszę się przyłączyć, ale mam nadzieję, że nie obudzę tamtego smoka, który jest w oddali. No ale spróbujmy. O! Very nice. Migoczące. Ha, coś tam. Co to jest? Kamień smoczej głowy to już mieliśmy. Smoczy korpus również. Korpus smoka i smoczy ryk. Do śmierci. Kamień przesycony mocą starożytnych smoków, składany w ofierze wielkiemu gadowi. Okej. Zdobywasz smoczy korpus i ryczysz nim wraz z iluzją arcysmoka. Matko. Przemiana ta utrzymuje się do śmierci. Do osiągnięcia pełnej imitacji potrzebna jest też głowa. No dobra. Kurde, to będzie complicated. No ale zobaczmy, może się uda. Dobra. Sprawdźmy. I teraz otrzymujesz korpus smoka. No dobra. Chyba się zamieniłem teraz tutaj, dobra. Teraz zobaczmy. Tutaj sobie wrzućmy może to. Co to tak naprawdę nam daje? Wszystkie sobie wrzućmy, wiecie? To i to. No i zobaczmy po kolei. Takie coś. No to już chyba znamy, co nie? Tak, to jest taki miotacz ognia. Zasięg nie za wielki, ale coś tam robi, nie? Czekajcie, pójdźmy troszkę niżej. Okej, i tutaj zobaczmy, bo tu będzie lepiej widać po prostu. Bo jest ciemniej. No fajnie, fajnie. Dobra, teraz zobaczmy to. O, zobaczmy, jaki to ma opis. Zdobywasz smoczy korpus i ryczysz niczym smok. Okej, nie wiem, co daje ten ryk, ale coś na pewno. Zobaczmy to. Ło! Ale czad. Nice. Podoba mi się, słuchajcie. Zróbujmy to wykorzystać na jakimś przeciwniku. Jedyne, co mnie tylko niepokoi, to to, że chyba się już zakończyła ta kraina, wiecie? Chyba już tutaj nie czeka na nas nic więcej. Żaden boss ani nic takiego. Szkoda bardzo. Czekajcie. O matko, matko. O, nieźle. 107? Tak, o, po prostu z samej tej. Może być. Zobaczmy w takim razie. A, to po prostu tak odpycha. On zieje ogniem, także na niego to może nie podziała za bardzo. Nie, patrzcie. Z pewnością jest to dla niego irytujące i takie chyba powinno być. Ciekaw jestem, czy na PvP w ogóle ktoś z tego korzysta. Raczej wątpię. Okej, wychodzi na to, że chyba mamy tą krainkę
załatwioną, tak mi się przynajmniej wydaje. Większość rzeczy już chyba tutaj znaleźliśmy, odkryliśmy. Nic więcej tutaj się chyba już nie pojawi. Jeżeli coś pominąłem, a może być taka sytuacja, to oczywiście liczę na wasze wsparcie w komentarzach, że podpowiecie co i jak. Także ja sobie tutaj już chyba zasiadam do ogniska i zwyczajnie chyba się stąd zawijamy. Widzicie, jakie ogniska mam odkryte. Także teraz tak naprawdę przed nami zbroja, wielkie archiwa. Czekajcie, gdzie ja teraz miałem iść? Niech pomyślę. Wiecie co, sprawdzę, co jest teraz na kolejnym etapie, ale chyba wydaje mi się, że właśnie te wielkie archiwa, wiecie? Bo z tego, co pamiętam, to mieliśmy możliwość pójścia albo tam, albo właśnie tutaj do tej smoczej krainy, nazwijmy to w ten sposób. Wykonać ten gest, to piszecie w komentarzach, pisaliście przynajmniej wcześniej, że jest to dodatkowa kraina. Mi wydawało się, że nie jest to dodatkowa kraina, tylko kraina po prostu kolejna. Ale jak się okazało, faktycznie mieliście rację. Była to kraina tylko dodatkowa. Powiem wam, że teraz jak się w tego smoka zamieniłem, jakoś kurczę, lepiej w ogóle wyglądam ogólnie. Bardziej się sobie podobam. Okej, zobaczmy. Może teraz spróbujemy. Czekajcie, jak mój udźwig? Dobrze, wszystko jest dobrze. Bardzo mi się podoba. Teraz mamy tak, mamy windę, której nie ma i nie działa. To już sprawdzaliśmy wcześniej. Teraz tak naprawdę możemy udać się tylko i wyłącznie tutaj. Natomiast słuchajcie, ciekaw jestem, jak nam się sprawdzi to zaklęcie, które zdobyliśmy. O matko. Dobra. O Jezu, ja mu nic nie robię, słuchajcie. Ja mu zrobiłem totalnie nic. Trzy dosłownie uderzenia. Ojo, co to? Skąd on się? Gdzie on stoi, słuchajcie? Gdzie jesteś, dziadu? Nie widzę cię. Pewnie gdzieś na górę w las. Dobra, olewamy go. Słuchajcie, tutaj mamy jakiegoś gościa. Znaczy, ja kojarzę go. Bo już wcześniej mieliśmy z nim do czynienia, tylko on jest jakiś podejrzany. Na strzała pada. Bardzo, bardzo mi przykro. Grudka tytanitu. O, tu jest jeszcze jeden, tylko z takim kilowkiem, słuchajcie, małym. Muszę na nich albo na kimkolwiek właściwie wypróbować tego smoczego zaklęcia. Dobra, teraz zerknijmy tutaj. Tu był ten przedmiot na górze. Okej, spróbujmy wbiec tędy. O! Nice. Kryształowy klejnot i tytanit. Tutaj widzę, jest jakieś zejście, ale chyba już nie wrócę z powrotem z niego. Natomiast tutaj to jest chyba to samo wejście do poprzedniej. Okej, dobra, to już wszystko jasne. Już wszystkie ścieżki mamy obczajone, obadane. Innej nie ma, musimy iść tędy zwyczajnie. No jeżeli nie ma innej, no to dobra, decydujemy się. Ojku, ja tu się zgubię, podejrzewam na 100%. Mam nadzieję, że będą jakieś podpowiedzi. A ty, dziadku. Właśnie najgorsze jest to, że nie mam jak spróbować na nich tego zaklęcia, bo oni bardzo szybko padają. Nie jestem w stanie ich w żaden sposób ogłuszyć ani nic. Okej, chyba to mam już zbadane. O Jezu, tam widzę strasznie dużo przeciwników. Wow! 420! Nieźle. Naprawdę potęga jest we mnie, czuję to. Dobra, tu się nie wchodzi po nic totalnie. Tu
tutaj boję się troszkę podejść, bo tutaj ci kolesie, oni na pewno będą chcieli mnie zaatakować. Dobra, powolutku. Czekajcie. No słuchajcie, może w ten sposób ich wybijemy w ogóle. Widzenia. Teraz tego. Pytanie, który jest, że tak powiem, dalej wysunięty. Tamten ma w ogóle zniż na głowie. Może on jest jakimś ich liderem. Ma znicz, to jest, kurczę, przywódcą gangu. Świeczek. No sam wygląda jak świeczka troszkę. Nawet w świeczniki z nich wypadają. No jest... Jest faktycznie potężniejszy od swoich koleżków. Myślałem, że padnie z niego ta bańka płonąca. Dobra, sprawdźmy ten świecznik, bo tu chyba wypadło to jako broń w ogóle. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, patrzcie, nie ma tego. Co to, jak to? To? Złota rytualna włócznia? Nie. Raczej nie. Znam praktycznie wszystkie te itemki, ale... O, jest, słuchajcie, świecznik uczonego. No nie jest to jakaś nie wiadomo jaka broń. Opis, proszę bardzo. Wiodące światło, tutaj mamy jakieś coś. Jaką umiejętność. Ciekaw jestem, jak ona wygląda. Może tutaj mi coś pomoże. Ciekaw jestem, czy ja będę mógł tego użyć. Nie, nie będę mógł, nie mam statystyk. Że prawdopodobnie tego nie użyjemy. Szkoda. Gdzie mój topór jest? A, zapomniałem, że mogę ten topór ulepszyć na plus 5. Myślę, że na pewno się zdecyduję. No sami widzicie, jak on tutaj miażdży czachy. Nie mam najmniejszego problemu z jakimiś tam kolesiami. Zastanawiam się też nad tym smoczym zaklęciem, czy ono nie procentuje od jakiejś statystyki albo coś. O, nie. Nie jestem przygotowany teraz na to. Tu jest jeszcze jakieś przejście. Jezus. Tutaj. Okej. Dobra, żeby tylko się nie zgubić, słuchajcie, to jest teraz tak naprawdę mój priorytet. Tutaj. O Jezu, jak ciemno. To prawdopodobnie po to tutaj jest ten sztylecik tego gościa. On prawdopodobnie pomaga tutaj się odnaleźć w tym. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczmy. Co tam jeszcze piszą? Wiodące światło. Świeczka służy za chwilowe źródło światła, pozwalając zobaczyć więcej. Proszę bardzo. No dobra, może kiedyś. Teraz zmierzmy się z tym gościem. Czerwone oczy ma. Nie, dobrze. Nie lubię takich. Czerwony. O Jezu, zakluł sobie w ogóle kryształem. W tym korytarzu na pewno nie będziemy się bić, kościół. Musimy wyjść na zewnątrz. Jak chcesz się klepać, to musimy się klepać tutaj. Dobra. Oż ty. Patrzcie, nie mogłem go przekuć. Ale męczy tym. Leczę się. Strasznie dużo tu tarczy atakuje. Oj, nie można tu się wturlać. Muszę uważać. Dobra, zrób sobie tam co chcesz z tą włócznią. Mało skuteczna na mnie. Nice. 3 ataki, 1200. Dziękuję bardzo, do widzenia. Poszło gładko i przyjemnie. Sprawdźmy, czego on tutaj tak zaciekle bronił. Grudki tytanitu. I tutaj właściwie nic się nie dzieje. Gdzie zniknął ten magujący, czarujący? Tu coś jest?
Kryształowy dzwonek, proszę bardzo. To pewnie jest jakaś broń dla kapłanów. On pewnie będzie tu gdzieś nisko. Jest. Tak. No ładnie się skaluje. Potrzebne aż 3 siły. Nieźle. O, kanalizowanie i cudów, i czarodziejstwa. Kojąca modlitwa. Przez pewien czas odnawia w skrajnie powolnym tempie punkty życia. Bardzo fajne. Nie mam żadnych statystyk do tego. Tutaj może jest jakiś secret? Secret passage? Tu? Może tu? A może tutaj? Też nie. Tędy? Nie. Nigdzie. No dobra. W takim wypadku nie pozostaje nam nic innego, jak udanie się tutaj w to miejsce ciemności. Ciemności. O, co to było? Zanurz głowę w wosku. Nice. Siema, siema, siema. Daj ognia, masz ognia? Ma ktoś ognia? Słuchajcie. Może się trzeba tu podpalić. Może pochodnią, słuchajcie, ja sobie zapalę czachę. Zapalę sobie główkę pochodnią. Zobaczmy. No. Chyba nie idzie. Dobra, weźmy pochodnie zamiast tarczy. Wtedy można jej użyć tak jakby w celu rozświetlenia. Ale po co ten wosk na głowie? Może da się go jakoś podpalić? Tutaj może, słuchajcie. Nic? 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 No nic. No dobra, zanurzyłem tę głowę, nie wiem po co. Może zaraz gdzieś tutaj się ją podpala. No zobaczymy. Ja prawdopodobnie, no właśnie, nie mogę teraz robić przewrotów. Z tej przyczyny. Spróbujmy, dobra, pozdejmujmy trochę pierścieni. Żebym chociaż mógł zrobić jakiś przewrót i uciec, nie? W razie czego. Bo tutaj co, bez pochodni to raczej ciężko by było, czy nie? Nie, bo zaraz wpadnę w jakąś dziurę czy coś takiego, znając moje życie. Ale łepetynka mistrzowska, słuchajcie. Gdzieś tu musi być na pewno miejscówka. Co to? Co to jest? Jo! Szybko! Normalnie... What? A ty? Klejnot chaosu. I kolejny migoczący. Jezu, jakie przerażające ręce. Nie chcę już tamtędy przechodzić nigdy więcej. Patrzcie, znowu. Ja, one wychodzą z tych... Z tych półek z książkami. To one pewnie tutaj. Jejku. Ciekawe, czy one też atakują. To jest niezłe. Ale kraina, w ogóle co tu się dzieje? Dobra, tu jest ciemno cały czas. Tam jest ten koleś. Ej, weź podpal mi, co? Podpal mnie. O nie, nie jest zainteresowany. Może trzeba po prostu... Patrzcie, jeszcze woskiem strzela, co jeszcze robisz? Oj, te łapska. O, patrzcie, już mi chyba zdjął to coś z głowy. Dobra, trudno. Dobra, pora się pożegnać. Trudno, fajnie było. Mógłby ten znicz mi tutaj podjarać na głowie. Dobra. Matko. Jakieś klątwy tu się w ogóle dzieją.
Nie chcę przechodzić koło tych półek, bo mnie zaraz coś przeklnie. O, pięknie. Przycelowane. Co to? Skąd on strzela w ogóle? Jak on to robi? O, tu jest jakiś ten. Skrócik chyba, słuchajcie, sobie odkryłem. O, czekajcie, tu coś. Tu coś jest na rzeczy, o tutaj. Czy co to jest w ogóle? Zobaczmy, czy ten skrót prowadzi. Ach, tutaj, słuchajcie, to jest to miejsce, gdzie by stał właśnie ten magik. No dobrze, to już troszeczkę nam się tutaj sytuacja rozjaśniła, że tak pozwolę sobie powiedzieć. I to nie dzięki tej pochodni, a dzięki tej drabinie właśnie. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, w kolejnym materiale będziemy sobie tutaj błądzić po tych archiwach prawdopodobnie. Powiem wam, że naprawdę mega, o to mi się podoba, super normalnie sprawa z tych książek. Ciekaw jestem, ja mogę to zaatakować, czy nie? Nie mogę. Dobra, nie ruszamy tego, słuchajcie. To w tle tych pięknych rączek pożegnam się z wami. Widzimy się w kolejnym materiale. Także, moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Widzimy się już wkrótce, mam nadzieję, że jutro. Także trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.